Dlaczego Bóg zdecydował się na wcielenie? Ja bardzo lubię takie sformułowanie. Ewagriusz pisze, gdyż podobało mu się, nie unicestwiając tego, czym jest, od poczęcia i narodzin uwolnić nas od klątwy i grzechu i zrodzić nas na nowo przez narodziny błogosławieństwa i sprawiedliwości. Podobało mu się. Może to taka nienaukowa kategoria, ale jakże przekonująca. Dlaczego zdecydował się na wcielenie? Bo tak mu się spodobało. Bogu coś może się podobać w tym najgłębszym oczywiście tego słowa znaczeniu. Dlaczego to zrobił? Bo mu się tak spodobało. Może to warto powiedzieć. Nam też to może się spodobać.